W kronice policyjnej mówimy o serii pożarów, jakie w ostatnim czasie odnotowano w regionie tarnowskim, także m.in. o nieszczęśliwym zdarzeniu w Śmignie. Komenda Miejska Policji w Tarnowie otrzymała kilka zgłoszeń, przede wszystkim pożarów. Jednym z pożarów był w Rzepienniku Suchym, tutaj mamy do czynienia z podpaleniem. Spłonęły zabudowania gospodarcze, stodoła oraz urządzenia znajdujące się w środku. Tutaj wewnątrz stodoły stał zaparkowany samochód osobowy marki Opel. W wyniku tego uszkodzenia mienia poszkodowany stracił kwotę około 100 tysięcy złotych. Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Kolejny pożar to spaliła się stolarnia w miejscowości Ryglice. Tutaj przyczyną pożaru prawdopodobnie była niesprawna instalacja wentylacyjna kominowa i spłonęły niestety urządzenia oraz półfabrykaty przygotowane do produkcji. Tutaj poszkodowany niestety poniósł straty bardzo duże w kwocie ponad 230 tysięcy złotych. Kolejny pożar, który odnotowaliśmy w miejscowości Jastrzębia. Tutaj uległ spaleniu, uszkodzeniu budynek murowano-drewniany. Spłonięciu uległa konstrukcja dachu. Poszkodowany w tym pożarze osoba to określiła stratę na kwotę około 100 tysięcy złotych. W tym zdarzeniu niestety podczas akcji ratunkowej uległ wypadkowi strażak. W tym momencie przebywa on, był przewieziony do szpitala, był zaopatrzony, jego życiu aktualnie nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Tarnowscy policjanci, realizując materiały zgłoszeń z tamtego roku, które dotyczyły m.in. włamań do samochodów, które były parkowane na terenie przedszkoli oraz cmentarzy, udało się odnaleźć część przedmiotów, które została zabezpieczona. W wyniku realizacji tych działań okazało się, że jedno z włamań miało miejsce w Zambrowie, to jest województwo białostockie. Tutaj poszkodowani utracili oprócz przedmiotów, które znajdowały się w samochodzie, swojego ulubieńca czworonoga Shih Tzu. Ten Shih Tzu został przewieziony aż na Śląsk i tutaj udało się tego psiaka odzyskać. Ten pies odzyskany został przewieziony do Tarnowa i z Tarnowa właściciele byli go w stanie odebrać i przetransportować do siebie do domu. Kolejną tego typu kradzieżą, jaką tarnowscy policjanci wykonywali, to kradzież owczarka długowłosego niemieckiego. Tutaj sprawca podjechał w powiecie żabieńskim pod wolno biegającego psiaka, schował go do samochodu i zabrał. Krótko trwały czynności poszukiwawcze, udało się ustalić, w którym miejscu, w którym domu ten pies się znajduje i tutaj na pomoc nam przyszli lekarze weterynarzy. Pies, ponieważ był chipowany, łatwo można było go zidentyfikować i ta identyfikacja pozwoliła na szybkie odnalezienie i oddanie zwierzaka prawidłowemu właścicielowi. Pod koniec tygodnia, 12 lutego, do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w miejscowości Śmigno. Tutaj podczas wyciągania pojazdu ciężarowego z rowu operator koparko ładowarki próbował ten samochód wyciągnąć. Kierowca samochodu ciężarowego też próbował w jakiś sposób pomóc operatorowi koparko ładowarki i silnikiem próbował się wyciągnąć na twarde ubitą drogę. Nie wiemy z jakich przyczyn między tymi dwoma pojazdami znalazł się 37-latek. Który niestety w wyniku tego, że tam się znalazł, został dociśnięty przez samochód ciężarowy do koparko ładowarki i niestety uległ poważnym obrażeniom wielonarządowym. Aktualnie przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną jemu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Z zakresu ruchu drogowego ubiegły tydzień minął pod znakiem w sumie tylko jednego wypadku. Tutaj w miejscowości Pogórska Wola kierująca samochodem wyprzedzała ciąg pojazdów i nie zauważyła, że ze swojego pasa ruchu ktoś skręca w lewo do posesji. Nastąpiło najechanie na pojazd i w wyniku tego zdarzenia ucierpiały dwie osoby, które poruszały się ze sprawcą tego zdarzenia. Jedna posiadała obrażenia w postaci złamania, druga z ogólnymi potłuczeniami została zwolniona do miejsca zamieszkania. Odnotowaliśmy w sumie 56 kolizji. Zanotowaliśmy w sumie 20 nietrzeźwych kierujących, z czego 12 to osoby, które prowadziły samochody. Ponadto na terenie powiatu oraz miasta Tarnowa zostały zatrzymane dwa prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy w poniedziałek. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam.
i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.